Okazało się, że poprawia zdjęcia tak, że można usuwać części ubrania. I AI sobie z tym radzi, usuwa część ubrania i pokazuje, co jest pod tym. Ale wiesz co, są specjalne aplikacje zapobiegające pisaniu do, na przykład do byłej po pijaku. Żeby wysłać wiadomość tekstową, musisz najpierw rozwiązać łamigłówkę. Cześć, witamy w kolejnej tygodniówce. Dziś trochę może o nietypowej porze, ale tak się akurat złożyło. Dzisiaj wcześniej, nie z naszej winy, jest po prostu konferencja prasowa o 11 i niestety się nie da zwyczajnie tego w innym terminie zrobić. Sorry, sorry wielkie. Tak, więc może po prostu pokrótce omówmy, żeby Jacek na spokojnie na konferencję mógł zdążyć. Vivo nas w tym tygodniu rozpieszczało nowościami i to tak troszeczkę można powiedzieć, że aż do bólu. Pokazali trzy nowe telefony i zegarek pod swoją submarką IQ. I to jest seria IQ Z9, mająca troszeczkę, powiedzmy, te telefony mają sporo ze sobą wspólnego, aczkolwiek tak naprawdę no, mamy rozbicie na dwa warianty. Ten najtańszy jest no, najsłabszy, nazywa się IQ Z9X, ma ekran LCD o rozmiarze 6,72 cala ze 120 Hz odświeżeniem, czyli taki dosyć zwyczajny. I Snapdragona 6 pierwszej generacji. Do tego ma pamięci DDR4X i UFS 2.2. Oczywiście musi być system chłodzący, bo jakby to się nie da. Fotograficznie bardzo prościutko, by nie powiedzieć wręcz ubogo, bo jest ósemeczka do selfie, z tyłu 50 megapikseli plus 2, wiadomo. Natomiast fajna jest bateria, bo bateria ma 6000 mAh i całkiem przyzwoite, bo 44-watowe ładowanie. Jest pilot, są głośniki stereo i szczelność IP64. Ten telefon jest stosunkowo niedrogi, bo na nasze, przeliczając rzeczywiście z chińskich juanów, kosztuje tam od niecałych 700 po nieco ponad 800 zł. I to no, jest najmniej ciekawy z tej serii. Pozostałe są już ciekawsze, chociażby dlatego, że już mają OLED-owe ekrany z trochę wyższą rozdziałką niż Full HD, bo tam jest 2800 na 1200 pikseli, czyli już jest ciutkę ponad. I mają 144 Hz odświeżenie oraz jasność szczytową, mierzoną oczywiście w punktowo, 4500 nitów. Wiadomo, ta jasność szczytowa, to już nieraz mówiliśmy o tym, co to jest, natomiast fajne jest przyciemnianie PWM, bo jest 3840 Hz, co oznacza, że ekran przy niskim poziomie jasności nie będzie napitalał po oczach takim tym swoim charakterystycznym migotaniem. Nie ma tego takiego naparzania, tego takiego mikromigotania. Natomiast aparaty są niezmiennie w zasadzie takie same, tyle że selfiaka wymieniono na 16-megowy. Niby dwa razy więcej, ale nadal bez jakiegoś ogromnego szału. A tej tylnej 50 dołożono optyczną stabilizację obrazu i tam jest już też ciutkę lepsza matryca. Bateria niezmiennie 6000, ale doszło też 80-watowe ładowanie. Reszta wyposażenia jest w zasadzie taka jak w modelu bazowym, pomijając może czytnik linii papilarnych, no bo tu już jest OLED, więc czytnik może być pod ekranem. Tamtym jest klasycznie na boczku. I ceny no niestety wyższe, ale i więcej tierów pamięci, bo mamy od 830 za 828. A topowa wersja kosztuje nieco ponad 1100, przeliczając z juanów oczywiście cały czas, za wariant 12512. No i Z9 Turbo. Tak, bo ja o procesorze nie powiedziałem chyba. Znaczy z tymi Vivo jest zabawnie, dlatego że Vivo przestopniowało procesory od Snapdragona 6 przez 7 do 8S. I to jest dosyć fajne w tych smartfonach, podobnie jak te baterie, które wszędzie po 6000 mAh, to jest bardzo fajne. To jest fajne i no, w tych wyższych mamy jeszcze to szybsze ładowanie, tak? Także pod tym względem też jest fajniutko. No i ten najdroższy model Turbo ma już Snapdragona 8S trzeciej generacji i ma już wyższe pamięci, bo ma DDR5X i UFS 4.0. Natomiast ekran jest taki sam jak w tym, powiedzmy, bazowym Z9, głównym modelu. No i do tego lepszy aparat jest z tyłu, bo zamiast tej dwójeczki, która wiadomo jest użyteczna inaczej, mamy 8-megowy aparat szerokokątny, a mój kot śpiewa. Nie wiem, jak będziecie słyszeli miauczenie, to się nie zwracajcie uwagi, to tylko kot. No i tu ceny startują też od 1100 zł za wariant 12256.
a topką jest 16512 za niecałe 1500. Ale oczywiście no, musicie cały czas pamiętać, że mówimy o cenach w juanach, tak? Pytania padły, jaki to telefon. Mój drogi, rozmawiamy o serii IQ Z9, a IQ jest submarką Vivo. A jeżeli o Vivo mowa, to jest jeszcze jedno Vivo, które w tym tygodniu też miało premierę, Vivo Y200i. Tak, to już Vivo bez IQ. I to jest smartfonik też z baterijką 6000 mAh, co pozwala mi wysnuwać taki wniosek, że może Vivo tak teraz nas będzie raczyło takimi bateriami i bardzo by mi się to podobało, bo to podnosiłoby standard na rynku po prostu smartfonów, jeśli chodzi o pojemność baterii. I tutaj, jako że jest to smartfonik troszeczkę o niższym tierze, mamy Snapdragona 4 generacji drugiej, mamy wyświetlacz IPS-owy, tutaj już nie ma AMOLED-a niestety, no bo cena jest niższa, 6,72 cala. Full HD pracujący przy 120 Hz, także nie jest najgorzej. Jeśli chodzi o pamięć, jest dobrze, chociaż Vivo podało tylko jeden tier, 256 GB plus 8 GB pamięci RAM. To jest jak najbardziej ok na tej półce. Aparaty fotograficzne, jakby można się było spodziewać, tak jak w tej Z9 najniższego tieru, czyli 50 plus 2 plus 8 megapikseli z przodu do robienia zdjątek, UFS 2.2, LPDDR 4 razy, także to jest standard również. IP64, o tym warto by było wspomnieć. Przy tych Z9 też były odporności przy tej najtańszej IP64, przy tej troszeczkę droższej IP64 i przy tej najdroższej też IP64, także to też jakby stały standard. I o procesorze powiedziałeś, bo tu jest Snapdragon 4 generacji drugiej, czyli mamy w zasadzie bardzo podobny model do tego IQ Z9X, no tylko że jeszcze z niższym prockiem de facto, no bo ekran jest podobny, o podobnych możliwościach, bateria też podobna, w zasadzie identyko, 6044 W, jest IP64, aparaty też te same, 50, 2, 8 na przodzie, czyli w zasadzie mamy trzy telefony, cztery telefony, przy czym jeden pod główną marką i w zasadzie bardzo do siebie podobne i tak stopniowane procesorami, tak jak Jacek już wcześniej zauważył. Cześć czacie, cześć wszyscy oglądający, wzruszacie mnie, bo dzisiaj jesteśmy o nietypowej godzinie, a i tak jesteście z nami, bardzo się cieszę, że jesteście. A Vivo poza tymi smartfonami jeszcze w tym tygodniu pokazało telefonik, również związany z marką IQ. Zegarek. Ten telefonik, no zegarek oczywiście, ale to smartwatchik, tak. Nie, poczekaj, no dużo się nie pomyliłeś, bo zdaje się SIMA wspiera. Tak, masz rację z tym, że są dwie wersje, jedna rzeczywiście wspiera SIMA, druga jest wyłącznie bluetoothowa i można tam rozmowy przez bluetooth prowadzić, jeżeli się ma smartfona, a trzeba mieć smartfona, jak się ma smartwatcha. Czy jest to zegarek, smartwatchik ciekawy? Nie wiem, powiem szczerze, dla mnie nie bardzo się czymkolwiek wyróżnia, poza tym, że można go jako telefonu używać. Wyróżnia się tym, że jest odpowiednikiem Vivo Watch 3. No tak, to jest w zasadzie jedyna rzecz, która... Nie wiem, próbowałem się dopatrzeć, czy coś zmienili, ale może tarcze jakieś dołożyli nowe, ale reszta to jest po prostu znana już wcześniej jako Vivo Watch 3. I oczywiście znana poza Polską, bo... No musicie wiedzieć, że może nie wszyscy wiedzą, że Vivo z Polski się rakiem wycofało, pewnie dlatego, żeby zrobić trochę powietrza dla Oppo. A mnie jest nieustająco szkoda, że to Vivo się wycofało, dlatego że mi się te ich smartfony znacznie bardziej podobały. Dokładnie. Patrząc na to, co oferuje w tej chwili Oppo od dłuższego czasu, to no ja bym wolał, żeby Oppo sobie poszło, a Vivo zostało. Zamieniłbym, czy Oppo, czy Realme, spokojnie zamieniłbym na Vivo. Mimo tego, że to niby ten sam koncern. No niby ten sam koncern, ale popatrz, wiesz, na produkty, no Oppo siedzi w tej chwili w innej półce. Nie można powiedzieć, żeby mieli coś ciekawego. Mają fotograficzny smartfon, ale nie u nas. A kurczę, Vivo jednak z tymi telefonami naprawdę idzie, już nadchodzi kolejne Vivo, takie fotograficzne, już są na jego temat przecieki. Zapowiada się ciekawie, no ale niestety my go nie kupimy. No trochę smuteczek jak dla mnie, bo tak naprawdę Oppo się skończyło na pierwszych Renówkach. Pierwsze Reno były genialne, po prostu
oryginalne, fajnie skonfigurowane, Tak, ciekawe, niebanalne, miały to coś. A no, obecne Renówki na przykład to, sorry, no, takie telefony, koło których przechodzę obojętnie i w zasadzie mech. A Vivo jednak zawsze coś takiego było w tych telefonach, taki punkt zahaczenia, nawet jeżeli to była pierdoła pod tytułem obudowa zmieniająca kolor pod wpływem promieni ultrafioletowych, to zawsze był jakiś taki punkcik w tym Vivo, że było to coś. Mnie się ich design podobał. Mieli po prostu skurczybyki styl. Szkoda, że rzeczywiście w Polsce ich nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o koncern BBK, to mamy następne modele, które też w tym tygodniu wypłynęły. Mamy między innymi Oppo K12. I tak. Oppo K12 to jest taki smartfonik, którego doskonale już znacie, tylko pod trochę inną nazwą, bo jeżeli dobrze pamiętacie, to Oppo jest jednocześnie w zasadzie marką, która produkuje OnePlusa. I jeżeli kojarzycie Norda CE4, to jest w zasadzie ten sam smartfon, to jest Nord. Tylko że jeżeli chodzi o pamięć, tam są nieco inne tiery, to jest 256 plus 8. I to jest jedyny, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, nie jest jedynym. Jest jeszcze 12 i 512, tak? Mm-hmm. Czyli 256, 512, 8 i 12, 8 albo 12 pamięci RAM, tak? Tak. No generalnie są trzy opcje: 8, 256, 12, 256, 12, 512 oferowane. Ceny, przeliczając z juanów, od 1000 do 1400 zł. No ale oczywiście do tych cen nie należy się przywiązywać, bo u nas by były na pewno dużo, dużo wyższe. I tak naprawdę powtórka z rozrywki. Snapdragon 7 trzeciej generacji, 6,7-calowy AMOLED 120-hercowy z rozdziałką Full HD+. Bateria troszeczkę ponad standard, bo 5500 i ze 100-watowym ładowaniem, czyli też pobyku. Aparaty, no 50, ta Lithia Sony, Lithia 600. Szeroki kąt 8 i 16 do selfie, czyli troszeczkę jak w tym IQ Z9, podobny setup. I w zasadzie tyle. Telefon taki właśnie też z gatunku bardzo niewyróżniających się jak dla mnie. Bardzo poprawny. Tu specyfikacja jest jak najbardziej dla mnie ok. Tu się nie ma do czego dorypać, szczególnie patrząc na cenę. Natomiast taki... No taki po prostu. Zwyczajny, zresztą to samo mówiłem o Nordzie. Adam mówi, że ceny w Polsce byłyby inne, dlatego że ta premiera Oppo K12 była w Chinach. To jest jedna rzecz. Dokładnie. Druga rzecz, no on się wyróżnia tak samo jak Nord tym ładowaniem 100-watowym. Inna sprawa, czy ktoś to uznaje za zaletę czy wadę, bo nadal wiem, że są użytkownicy, którzy wolą, żeby to ładowanie było troszeczkę niższe, bo no, sądzą w sposób bardziej albo mniej uprawniony, że bateria po prostu traci nieco żywotności przy tego typu ładowaniu. No a jeżeli chodzi o resztę, no cóż, no rzeczywiście nie jest to najwyższa półka, szczególnie jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, bo mamy tutaj taki standard średniopółkowy raczej. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to ja się zgadzam z Adamem, że to jest całkiem godny uwagi smartfon ze 100-watowym ładowaniem, co powtarzam, bo to nie jest jakby normalne, nie jest zwyczajne wśród smartfonów sprzedawanych na rynku, nie jest to w żadnym razie standard. No i bateryjka 5500, tak? I to w zasadzie tyle, która wyrasta troszeczkę ponad 5000, które jest nadal, jakby nie patrzeć, standardem, pomimo tych prób, o których mówiliśmy, Vivo z bateriami 6000 mAh. Jest jeszcze jeden smartfonik, Realme, tym razem Realme 12 Lite, który też wyskoczył. I on wyskoczył gdzie? Nie pamiętam, gdzie on wyskoczył, powiem szczerze. Niemniej w tym tygodniu rzeczywiście oparty na Snapdragonie 685, bez obsługi w 5G niestety, z pamięcią 128 plus 8 i to jest jedyny tier podawany w tej chwili przez producenta. Android 13 również, także podejrzewam, że to jest jakaś powtórka z rozrywki, z tym, oczywiście, że powiem szczerze, że w tej chwili nie pamiętam, który... Pamiętam design aparatów. C65? Nie, Realme C67 dostępny u nas. 67, czyli nie 65, a 67, okej. Okay. Tak. I mam dla Was ciekawostkę, porównanie ceny. Otóż w Turcji ten telefon, zależnie od wariantu pamięci, bo mamy, już Wam mówię, 8 giga RAM-u i 128 albo 256 flesza w ofercie, kosztuje, przeliczając tureckich lir,
1375 albo 1870 coś. A teraz uważajcie, odpowiednik, czyli Realme C67 kosztuje u nas 900 albo 1000 zł. No, także fajnie mają w tej Turcji, nie? No ja im nie zazdroszczę. No ja im też nie zazdroszczę, a kurczę, o Majowoz byśmy mogli być obok i mieć to samo, no, na szczęście nie. I kurczę, no klon, kolejny klon i dalej jeszcze chyba nas czekają klony. No, to znaczy, jest... niektórzy mogą się ucieszyć, bo jest aparat 108 megapikseli, no, to tutaj... Jest, no. Tutaj nie ma co szaleć z optymizmem, dlatego że to jest prawdopodobnie aparat Samsunga, który jest oprogramowany, jak jest oprogramowany. Zdjęcia prawdopodobnie domyślnie będą w 1/4 tej rozdzielczości, także nie ma co się spodziewać jakichś cudów. Prawdopodobnie będzie można w pełnej rozdzielczości 108 megapikseli sobie zdjęcie pstryknąć, ale bez przesady. No tak, mamy pytanie na czacie o Doggy V31 GT. Myśmy o nim, zdaje się, mówili już, z tego co pamiętam. Co ja sądzę o Doggy? No, Doggy jest dziwnym producentem. Testowałem chyba za dwa modele Doggy, jakoś to działało. Wiesz co, to moim zdaniem jest ten sam problem, co większością tych takich tego rodzaju marek. Polityka update'owa nie istnieje lub jest nieznana. No tutaj, trudno powiedzieć. Tutaj przede wszystkim jest Android 13 na przykład, także no, jeżeli tak chodzi o update'y, to tak jak Adam mówi, nie ma się co spodziewać. I wygląda, przynajmniej na papierze wygląda nieźle, myśmy go nie mieli w ręce. Także bierz to, co mówimy, z pewną taką dozą niepewności. Natomiast procesor jest całkiem ok. Wyświetlacz jest co prawda tylko IPS-owy, ale to jest ta półka smartfonowa, na której nie ma co się spodziewać AMOLED-a. Chociaż jeden z chińskich producentów niedawno zaskoczył AMOLED-em. Jest Corning Gorilla Glass, co prawda piątka, której ja nie szanuję osobiście jakoś bardzo mocno. Niemniej, jeśli chodzi o upadek, powinno to być nieco odporniejsze od trójki. Jeśli chodzi o, nie wiem, aparaty fotograficzne, chociaż też właściwie tego typu smartfonami nie oczekuje się od nich, nie wiadomo czego. Tutaj jest ok, dlatego że no, masz chociażby ciekawostkę w rodzaju obrazowania termicznego, tak? I podejrzewam, że jest to jeden z powodów, dla których zastanawiasz się nad tym smartfonem, bo jeżeli się bierze coś takiego, no to się prawdopodobnie tego obrazowania termicznego potrzebuje albo chce się nim pobawić po prostu. Ja się tutaj nie dziwię, bo to jest fajna zabawka po prostu. Mówię, nie mieliśmy go w ręce. On na papierze wygląda całkiem ok, jeżeli chodzi o Tafona. Natomiast ja radzę to, co zazwyczaj radzę, czyli furda do sklepu, wziąć go do ręki, zobaczyć jak działa, sprawdzić jak wygląda działanie interfejsu, czy masz aplikacje te, które chciałbyś i czy jednocześnie one też funkcjonują tak, jakbyś chciał. Mówię, procesor i pamięć sugerują, że powinno być wszystko ok, że to wszystko powinno działać, ale naprawdę można interfejs tak spartolić, że nawet przy nie wiem jak dobrym hardware'ze to będzie no niefajnie chodziło. O, coś o smartfonach Sony, ale jakich smartfonach Sony? Nie było żadnych premier, słuchaj. Smartfony Sony są fajne pod warunkiem, że się korzysta na co dzień z, nie wiem, z aparatów kompaktowych Sony, i że się robi zdjęcia na tych smartfonach, mając w głowie przez cały czas ten interfejs i ustawiając rzeczy ręcznie. Bo na automatach smartfony Sony robią poprawne zdjęcia i nic poza tym oni powiedzieć nie można, mimo tego, że mają zarąbiste matryce, te najdroższe. Coś o smartfonach Sony, no kurde, stary. A spytaj o konkret, to może coś będzie można powiedzieć. Niech już o smartfonach Sony możemy długo i namiętnie. To są na pewno fajne, dobre konstrukcje. Sony spieprzyło oprogramowanie aparatów, to znaczy ono działa, tylko trzeba się narobić, że zrobić dobre zdjęcie. Tyle można powiedzieć. No i... Natomiast tak poza tym fajne, poprawne smartfony wychodzące raz do dwóch razy w porywach w roku na rynek. I do tego spieprzyli konceptowo marketing, ale wróćmy jeszcze na sekundę do Realme. Bo tam jeszcze się pojawiła seria Narzo. Nowe modele Narzo to są modele specyficzne na rynek indyjski póki co. Znaczy u nas kiedyś też jedno Narzo wyszło, 40 chyba któraś wyszła. No ale generalnie to jest seria w zasadzie chyba stworzona z myślą o Indiach. Tak.
Zresztą Indie mają tą politykę made in India i spora część urządzeń jest, po prostu wychodzi z tamtejszych fabryk i tam już zostaje. Nie wiem bardzo, dokładnie, jak jest bardzo dobra, sytuacja bardzo tego razu. Sensowna polityka. Tak, to jest właśnie, tylko brać wzór. No, Indie nas zjedzą, po prostu połkną i przeżują, tak jak kiedyś Chińczycy. No. Indie to nowe Chiny. Są dwa nowe telefoniki, Narzo 70 i Narzo 70X. Ta podstawa, no to jest ten mocniejszy. Zwróć uwagę, że podobnie jak w przypadku IQ, o których mówiliśmy na początku, ten X oznacza, że to jest wersja ta cięciejsza. Tu mamy Dimensity 7050, 8 plus 128 pamięci i AMOLEDowy ekran 6,67 cala, Full HD 120 Hz o jasności do 1200 nitów. Bateria typowo 5000, ładowanie 45 W. Jest ładowanie zwrotne, ale tylko przewodowe. I z aparatami jest zabawnie, bo znowu mamy ten taki klasyczny obecnie zestaw w tych tańszych średniakach, chociaż ramka aparatu wygląda, jakby miały być cztery. No nie, nie ma tam czterech aparatów, tam mamy z tyłu tylko 50 plus 2, natomiast z przodu 16. I chyba jakiś time of light jest albo coś, bo jak patrzę na render, to tam, wydaje się, że tam jakieś trzecie coś jest. Albo zaślepka. Znaczy na pewno czwarta jest zaślepka, a trzecia wygląda, jakby jednak coś tam było, z tym, że to nie jest aparat, raczej czujnik po prostu, tak jak Adam mówił. No i ten 70X też ma AMOLED-a 672 cala. Czyli ciutkę mniejszy, ma też ciutkę niższy procesor, bo Dimensity 6100+. Natomiast bateria jest taka sama i aparaty też są takie same, tyle że z przodu jest 8 zamiast 16, czyli powiedzmy oczko niżej. Co nowo w Indiach? No i tu jest ten sam case, co w przypadku chińskich yuanów. Do tych cen co najmniej należy doliczyć nasz VAT plus jeszcze ze stówkę w zaokrągleniu do góry. No i mamy cenę od 580 po 830 zł, czyli u nas by to była półka, powiedzmy, od 700-800 zł do tam jakiegoś 1200, myślę. Poprawne, bez jakichś szałów, te telefony są w sumie chyba nic ciekawego, wydaje mi się. Jest pytanie o Xperię w 1.5. No cóż ja mogę powiedzieć, no fajny smartfon, jeżeli masz kasę, żeby na niego wydać, to myślę, że to będą dobre wydane pieniądze, szczególnie w momencie, kiedy miałeś wcześniej smartfona Sony. Mnie się tutaj podoba to, że jest bezprzewodowe ładowanie, tak, wyświetlacz OLED to jest jakiś standard, 6,5 mówi, że to na dzisiejsze czasy jest smartfon kompaktowy. Fajny ekran z bardzo fajną rozdzielczością. Ja nie wiem, czy ja nawet nie pisałem recenzji tego smartfona, kurczę, nie pamiętam w tej chwili, a tak mi się zdaje, że chyba go miałem w ręce. Bardzo mi się podobał, zarąbista konstrukcja, naprawdę świetny, ten rodzaj designu, który lubię, prosty, płaski, z lekko zaokrąglonymi rogami, ale to jakoś bardzo nie przeszkadza. Jest obiektyw Zeissa, co jest bardzo fajne. Można zajrzeć sobie na MGSM, a zobaczysz, jakie zdjęcia nim robiłem ewentualnie. Robiłem tylko i wyłącznie na automacie, w związku z tym zobaczysz po prostu, jak on robi, bez żadnych ustawień, bez kombinowania. I te zdjęcia są naprawdę bardzo fajne, mimo tego, że grzebiąc w ustawieniach i robiąc na manualu, można zdjęcia zrobić jeszcze lepsze. Ale kto to robi? No właśnie. No tylko ci, którzy są głośniczki stereo, które całkiem fajnie grają też mi się to podobało. Globalnie mogę polecić 5, tak? 6 nie miałem w ręce, w związku z tym nie mam pojęcia. Natomiast 5 to było bardzo fajne doświadczenie. Zresztą globalnie ja się nigdy nie kryłem z tym, że lubiłem smartfony Sony. Co prawda moja miłość wielka do Sony skończyła się na Z2, którą miałem, i Z3 niestety już mi się bardzo nie podobała. Nie technicznie, raczej jeżeli chodzi o design. Natomiast Z2 była świetna, jedynka, piątka też jest naprawdę bardzo fajny smartfon. Także jedne co, to mogę polecić. Tak, tu kolega się pyta znowu jeszcze o porównanie Ulefona Armor 18T Ultra z Dogi V31T. Wydaje mi się, że nie ma co porównywać, ale jeszcze się upewniam. Chociaż tak, ekrany podobne, odporność podobna,
Ulefon jest cięższy, ale pewnie dlatego, że ma, nie, ma mniejszą baterię, jest cięższy. Ulefon teoretycznie ma więcej pamięci, ale to, co się natkniesz, to no, ma lepszy procesor, to ma świeższego tego Dimensity 7050, ale nadal jest na Androidzie 13 i nadal nie wiem, jak będzie z update'ami. Przyjmujcie, kupując tego rodzaju telefony, że nie będzie żadnych aktualizacji i jak utknął na Androidzie 13, tak zostanie. Główny aparat zdaje się odrobinkę lepszy, chociaż pojedynczy piksel ma ciutkę mniejszy. No, jeden woli rodzynki, inny lewatywę. Przysłony podobne. No i dalej, no powiedzmy, że ten dogi troszeczkę według mnie chyba wygrywa aparatami, mi się zdaje. Znaczy powiem szczerze, że obie te marki nie budzą jakiegoś ogromnego szału w nas, ponieważ myśmy mieli okazję smartfony tych marek wziąć do ręki na targach i obejrzeć po prostu dokładnie. I te, które w Polsce się pojawiały, i te, które są do ściągnięcia wyłącznie przez chińskie sieci sprzedażowe. I powiem szczerze, że słuchajcie, to jest globalnie, no jak pudełko czekoladek. Albo traficie na coś, co wam się w ręce będzie rozwalało, albo na coś, co jest bardzo fajnie, albo będzie miało, nie wiem, soft skopany kompletnie, albo traficie na coś, co będzie bardzo fajne, tak? I tutaj naprawdę nie ma reguły. Tutaj trzeba było popytać ludzi, którzy sprowadzili tego smartfona i go używali. I tutaj nie będziemy tutaj robili poruty, słuchajcie. Myśmy tych smartfonów w ręce nie mieli, ani tego Ulefona, ani tego Dogi. W związku z tym trudno jest cokolwiek mówić w praktyce. Znajdźcie, naprawdę są w polskim internecie zarówno fora, zresztą są w sieciach społecznościowych też fora poświęcone chińskim telefonom. Na pewno znajdziecie kogoś, kto go już sprowadził, na pewno znajdziecie kogoś, z kim można pogadać na temat tego, jak to się na co dzień sprawuje. Ja zapraszam oczywiście na MGSM-a, możliwe, że są jakieś komentarze już, możliwe, że o coś można spytać, tak? W pytaniach, także warto słuchajcie, zajrzeć. No a na papierze lepiej wygląda ten Dogi według mnie. Chociaż to też jest, no mówię, to jest palcem na wodzie pisane, słuchajcie, dlatego, że jak się bierze te smartfony do ręki, to one naprawdę potrafią wyglądać zupełnie inaczej, niż wygląda ich specyfikacja. No, a prawda jest też taka, że tam bardzo często jeszcze optymalizacja systemu leży, kwiczy i robi pod siebie. No. Jeżeli chodzi o termowizję, to ja mogę na pewno polecić Katy, tak? Dlatego, że tam są fliry, tam są dobre aparaty termowizyjne. Dogi zdaje się stosuje w markę którąś konkurencyjną chińską. Ja nie pamiętam, to zdaje się nie jest FLIR. W tym momencie nie pamiętam po prostu. Ale no natomiast znajdziecie sporo telefonów z termowizją w tej chwili. Natomiast ja myślę, że na YouTubie się z kolei da znaleźć filmiki z tym smartfonem działającym z termowizją. Także myślę, że dadzą radę. No to jest to kwestia oprogramowania, kwestia tego, jak tam sobie można barwy zmienić, jaki zakres temperatur mniej więcej obejmuje i tak dalej. Ale to się da po prostu, słuchajcie, znaleźć. No, ja w praktyce po prostu nie wiem, jak to działa, bo nie mieliśmy go w ręce. Natomiast Ketchup, zdaje się, pyta, a co z Huawei? To ja ci powiem, co z Huawei. Tak, wiem, że nie o to pytasz, ale ci powiem. Okazało się, że Chińczycy są bardzo purytańskim narodem i właśnie zgłosili Huawei poprawkę do oprogramowania. Nie wiem, czy wiecie, ale w najnowszych purach 70 jest AI, które poprawia zdjęcia. Okazało się, że poprawia zdjęcia tak, że można usuwać części ubrania i AI sobie z tym radzi, usuwa część ubrania i pokazuje, co jest pod tym. Znaczy, to, co jest pod tym według AI, tak? W związku z tym są monity do Huawei, żeby jak najszybciej zmieniło działanie AI, że nie można sobie było zobaczyć swoich włochatych łydek na plaży, kiedy się poszło na plażę w długich spodniach, tak? Znaczy nie swoich, AI-owych włochatych łydek. No i innych części ciała, które można chcieć zobaczyć pod ubraniem. Ja uważam, że to jest lekka przesada, dlatego że jest na rynku AI dostępna publicznie, która robi takie rzeczy, w związku z tym to... Natomiast, że będzie kojarzone z marką, ja myślę, że to może tylko pomóc w sprzedaży tak naprawdę. A czy polecamy Huawei, to ja ci powiem tak jak zwykle, jeżeli nie potrzebujesz 5G i nie potrzebujesz Google'a, to wal jak w dym. Natomiast jeżeli potrzebujesz 5G i potrzebujesz Google'a, daruj sobie tę markę. Tyle.
Dobra, przejdźmy do telefonów, które osobiście też bym proponował sobie darować. Ketchup w sklepie, ketchup w sklepie na razie nie sprawdzisz, dlatego że Puri 70 jeszcze nie ma na rynku w ogóle. No jeszcze się w ogóle nie pojawiła w Polsce i nie było w ogóle zapowiedziane, że będzie w Polsce. No ale pewnie będzie. Przejdźmy do tego, nad czym ja osobiście chciałem spuścić zasłonę milczenia, czyli do Nokii, a tak naprawdę do posiadacza marki Nokia, czyli do HMD. HMD wypuściło telefony pod swoją marką. Trzy, a w porywach cztery nawet. No tak, ale tak naprawdę to są trzy telefony, ale jeden telefon z, powiedzmy, tak, z różnymi wariantami. Co jest dobrego, bo może zacznijmy, ja zawsze jestem taki, że staram się w człowieku i w urządzeniu szukać najpierw dobrych stron. Ja wiem, co jest dobre. Jest procesor, który ma w nazwie tygrysa. Ja lubię tygrysy, w związku z tym to jest dobre. Okej, ale nie o tym chciałem. Chodzi o to, że te telefony są bardzo podatne naprawczo i sporą część rzeczy użytkownik będzie w stanie naprawić sam, korzystając oczywiście z oferowanych narzędzi, części zamiennych i tak dalej. Fajna polityka, szkoda, że telefony mniej fajne, bo bazują na Unisoku T606 wszystkie. Na Tigerze, Tiger T606. Tiger, no. Tiger. Tak, taki Tiger, któremu trochę quiz piłowano chyba. Nie są jakoś potwornie drogie, ale no słuchajcie, ekran LCD o rozdzielczości HD+, na pocieszenie 90 Hz. W podstawowym modelu, który się nazywa HMD Pulse, mamy aparaty 2, 8 i 13 z tyłu i rozmywacz tła pominąć można. Bateria 5000, ale jedynie z 10-watowym ładowaniem. Pamięci, ola Boga, 4 lub 6 giga RAM-u i 64 giga flesza. Na pocieszenie miejsce na microSD i szczelność IP52. No i na pocieszenie tu określono politykę aktualizacji, mimo że firma jest taka, jaka jest i telefony są taniutkie. To na start mamy Androida 14, praktycznie czystej formie i do tego mamy gwarancję dwóch dużych update'ów i 3-letniego wsparcia zabezpieczeń, no, we wszystkich tych modelach. Mówiłeś, jakie modele, że Pulse, Pulse Plus nie, nie i mówiłem, Pulse, bo Pulse Pro. Aha, sorry. Ja powiem tylko jedno, jako że Adam powiedział, że to w zasadzie jest ten smartfon, tak, to w zasadzie jest ten sam smartfon. Jest jedna rzecz jednak, która mi się w miarę podoba w tych Nokiach, mianowicie design. Co prawda, jak zerkniecie na rendery, to nie jest nowy design, to nie jest jakiś nowy projekt, to nie jest jakieś niesamowicie innowacyjne. Natomiast jest na tyle fajnie zrobiony, że te smartfony wyglądają dobrze, a jako że występują również w różnych kolorach, HMD zdecydowało się na zróżnicowanie tego, no to też jest fajnie. Ja mam nadzieję na jedno, słuchaj, zanim ci pozwolę o tych dwóch następnych jeszcze powiedzieć, mam nadzieję na to, że one będą na naszym rynku kosztowały nieco mniej niż smartfony HMD z marką Nokia, dlatego że tutaj już nie trzeba dopłacać dodatkowo na napis w obudowie. Jeżeli te smartfony pojawią się w jakichś sensownych, niskich, czytaj, cenach, no to cóż, no to na właściwej półce można je polecać nawet. Tak, dokładnie. I następny model jest Pulse Plus, który ma dodatkowo wariant 128 giga pamięci wewnętrznej, już nie ma 64. Julian, jak masz po co X6, to co cię interesuje, co my o tym myślimy? Ma tobie się podobać, nie nam, jak bonie bambonie. No. Kurczę, jak kupiłeś to Tresu i tego smartfona, no, dasz radę, fajne urządzenie z mojej strony jak najbardziej jest tak, okej. Okay, nie ma się czego wstydzić. X6 bazową. Wiesz co, ja testowałem X6 bazową i nie była zła, także myślę, że Pro jest jeszcze lepsza. Powinieneś mieć dobrego smartfona, no jeżeli z czasem, z update'ami nie pogorszą ci, to będzie okej. Okay. Wróćmy do tego HMD Pulse Plus, model z plusem. Czyli plus polega na tym, że ma 128 giga zamiast 64, ma też wariant dodatkowo 8-gigowy, ale 4 i 6 też są i ma 50-megowy aparat tylny. Reszta jest taka sama, wszystkie jeszcze dodam mają NFC i mini jacka, bo to może być istotne. No i topką jest HMD Pulse Pro. On jest taki pro, że ma jeszcze dodatkowo zmieniony, czyli ma to samo co Pulse Plus, ale jeszcze 50-megowy aparat z przodu i 20-watowe ładowanie. Ale reszta jest taka sama.
No i ceny, słuchajcie, od 610 po niecałe 700, po niecałe 800 zł. Ja bym sobie darował te telefony, szczerze. Naprawdę, za 800 zł można kupić już, chociaż niech będzie to Full HD na froncie. No ja te też bym jednak oczekiwał ceny troszeczkę niższej. Tutaj głównie ze względu na wyświetlacz chyba, bo dałoby radę na tej półce z taką ceną, z trochę lepszym wyświetlaczem. Ale ja rozumiem, że nie można było wyprodukować i sprzedawać tego taniej w związku z tym, co się będę ja produkował. Natomiast jest jeszcze czwarta Nokia. Pewnie też go widziałeś, jest Flex, który z kolei jest takim pulsem na Stany. No to jest odpowiednik, tak. A to jeszcze, jak już męczymy Nokia, to jeszcze pokazali, wiecie co, coś takiego, co nazwali Boeing Phone. To jest designerski według mnie telefon do prostej słuchawki, naprawdę prostej słuchawki, takiej wiecie, klapkowej, dorobili ideologię, że to tam ma być taki cyfrowy detoks. No i głównie design, tam jest współpraca z Heineken i Bodegą. To już wiem, o którego telefona ci chodzi. To Nokia już, to jest jeden z Nokii, znaczy jeden z telefonów HMD klapkowych. Nazwali go trochę inaczej, ale to już jest na rynku i jest taniej, podejrzewam, niż to, co w tej chwili sprzedają. Nie, no oczywiście, to jest, słuchajcie, no tak, no przezroczysta obudowa, dorobiona ideologia. Któryś flip to jest, ale kurde, nie pamiętam, który flip w tej chwili. 106? Nie pamiętam. Tak, no to jest prosta komóreczka z dwoma wyświetlaczami monochromatycznymi, dedykowana pokoleniu Z. Dla mnie to już wystarczająco zdefiniowało ten telefon. Znaczy dla niektórych, jak widziałem w sieci, to właśnie ta współpraca z Heinekenem definiuje tego telefona, tak? Znaczy ze smartfona trudno ci jest skorzystać, jak masz Heinekena. W związku z tym masz telefona z Heinekenem. Ale wiesz co, są specjalne aplikacje zapobiegające pisaniu do, na przykład do byłej po pijaku. Żeby wysłać wiadomość tekstową, musisz najpierw rozwiązać łamigłówkę. Fajnie, tylko to musisz mieć smartfona do tego. Smartfon ci nie pozwoli wysłać, napisać na przykład do byłej, że ją nadal kochasz, jak już jesteś porobiony, bo nie przeszedłeś łamigłówki. Takie, najczęściej to są takie zręcznościowe. No, przydałaby się taka aplikacja, która na przykład utrudnia dostęp do Twittera w takiej sytuacji. No to... Bo słyszałem ostatnio, że coś tam na Twitterze się działo. Bo ktoś pisał po Heinekenie w związku z tym. No, uniwersalna zasada, piłeś i nie pisz, no, albo paliłeś niedozwolone substancje, też nie pisz, ale to pan Musk wie najlepiej coś na ten temat chyba. Ale wróćmy do telefonów, bo jak już poruszamy takie mało lubiane tematy, przynajmniej przeze mnie, to jeszcze mamy telefon motoryzacyjny. I tu są dwie zabawne rzeczy, bo telefon wyprodukowała de facto firma Meizu, która się zarzekała, że już nie będzie robić telefonów, a żeby było zabawniej, na horyzoncie jest jeszcze inny telefon pod marką Meizu po prostu. A czy wiesz, oni w zasadzie nowego telefonu nie zrobili. Tak, no pominę to, że to jest Polestar. Marka samochodów elektrycznych. No i mają swój telefon teraz. Tak naprawdę to jest na bazie Meizu zrobione na Snapdragonie 8 trzeciej generacji, fajne zestawy pamięci 16 plus 1 tera, AMOLEDowy wyświetlacz 2K, bateria 5050 z 80-watowym ładowaniem, aparat 50 szeroki, 13 tele 10, 32 na froncie, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, co też jest bardzo fajne, czyli całkiem sympatycznie skonfigurowany telefonik, z samochodowym logo. I oczywiście wiadomo, że no to wychodzi spod koncernu motoryzacyjnego Geely, bo Geely jest też właścicielem właśnie Meizu, więc na pewno jest bardzo głęboka integracja softu tego telefonu z komputerami pokładowymi samochodów Geely i pokrewnych. Cena telefonu niestety też jest troszeczkę moim zdaniem przegięta, bo 4100 już w tej chwili przeliczając z juanów, zatem no pomyślcie, ile to w Chinach. Znaczy to w zasadzie jest porządny flagowiec z bardzo dobrą konfiguracją. 4000 wydaje mi się, to chyba nie jest jakieś przegięcie ogromne. Nie. Bo jest i porządny ekran, i bardzo porządne pamięci, i IP68.
Jest Snapdragon 8 w trzeciej generacji, także ja nie sądzę, żeby 4000 to było przegięcie w Chinach, słuchaj. To no, wydaje mi się, że to jest cena w miarę dobrze dobrana, szczególnie, że telefon no niby designerski, tak, niby związany z inną marką. Ładnie wygląda, no. Ten design plus tier pamięci, ten najwyższy, to jest to, co go wyróżnia od ostatniego flagowca Meizu. Natomiast tak poza tym to całość jest właściwie identyczna. Jest obiektyw tele, no kurczę, jest optyczna stabilizacja obrazu podwójna. Także 4000 wydaje mi się, to nie jest jakoś strasznie przegięta cena. Ale wiesz, no. Jacek, tak, ale wiesz, u nas jakby do nas dotarło, to by było dobrze ponad 5. Tak, ale wiesz, że do nas nie dotrze. Kto, no nie, kto u nas no, zna markę, kto jeździ chińskimi, znaczy nie obrażając no, nikogo. No bo proszę cię, zaraz tutaj to jest moim celem. Wiesz, najazd ewangelistów elektromobilności cię zjedzą. Wszyscy kupują chińskie samochody elektryczne teraz. One są najlepsze i w ogóle, oprócz Tesli. Tak, widziałem tak jak cmentarze rowerów, widziałem cmentarze w chińskich samochodów elektrycznych, także wiem, że Chińczycy mają wydajność gigantyczną i ogromną i te smartfony stoją i w zasadzie mało rdzewieją, bo tam niedużo jest części metalowych, ale rdzewieją również. I to są pola podoba, po prostu. To są bardzo pola mi się spodobało twoje przejęzyczenie, bo zamiast samochody powiedziałeś smartfony. Smartfony, no tak, no, no, niestety tak jest, że jak się mówi w niosmartfonach. Dużo się nie pomyliłeś, bo te nowe samochody to są jak smartfony. Naprawdę, wiecie co, dopóki jeździłem starymi gratami, to tak było. Jeżdżąc autem ciutkę już bardziej skomputeryzowanym, znienawidziłem to. Naprawdę, wierzcie mi, znienawidziłem to. Jeżeli macie stary samochód, to go naprawiajcie, kochajcie, utrzymujcie go w dobrym stanie, bo takiej motoryzacji już nie będzie. A tylko to było prawdziwą motoryzacją, taką, która miała duszę, serce, która czasem może wpieniała, ale jednocześnie była prawdziwa i przede wszystkim była naprawialna. I pamiętajcie, że bardziej ekologiczne jest jeżdżenie starym samochodem i utrzymywanie go przy życiu na przykład przez 30 lat, niż kupowanie co 5 lat nowego plastikowego chynka faszerowanego komputerami, który później ląduje na złomie, a wy kupujecie następny, a z tamtym złomem się trzeba babrać. Produkujecie elektrośmieć. To nie jest prawdziwa ekologia moim zdaniem. A wiecie, no, żeby jechać do serwisu z powodu przepalenia się żarówki w samochodzie, to już jest dla mnie sytuacja co najmniej chora. I także, no, jeżeli to, co chodzi... ja tak nazwał, smartfony. Jeżeli chodzi o marki no wyjątkowe jakieś, tak niespotykane do tej pory na rynku smartfonowym, to mamy jeszcze jedną markę, chińska marka Moondrop, która znana jest głównie na rynku audio ze słuchawek, podejrzewam, wyprodukowała smartfona, którego odpowiednika właściwie do tej pory na rynku nie było, dlatego że ma jeden element hardware'u, który jest no, niespotykany właściwie w żadnym innym smartfonie, chyba w żadnym telefonie również nie pamiętam, żeby coś takiego no. było. Ma mianowicie, słuchajcie, dwa złącza jack. Jedno złącze 3,5 mm, drugie złącze 4,4. Ci, którzy się troszeczkę branżą audio interesują, no mogą im być takie nazwy znane jak, nie wiem, Bantan czy Pentacon, tak? I to są te nazwy, które są związane z tym gniazdem 4,4. Tak, to jest w tej chwili używane głównie rzeczywiście w zastosowaniach audio, takich profesjonalnych i półprofesjonalnych, dlatego że jest to złącze dosyć niezawodne, z tym, że lepiej oczywiście używać 6-milimetrowego jacka, dużego jacka, ponieważ jest jeszcze bardziej niezawodny, ale czasem potrzeba zmniejszyć nieco urządzenie, żeby ono się mieściło na przykład w mniejszej przestrzeni. I wtedy są używane te 4,4 mm, a jako, że są uważane za profesjonalne, no Japończycy, Sony na przykład używało tego w swoich odtwarzaczach audio, tak? Jako, że są uważane za profesjonalne, w związku z tym tutaj w tym chińskim telefonie, który jest dedykowany jakby marce związanej z rynkiem audio, zostało to gniazdo dodatkowo umieszczone. Bardzo mi się podoba to, że są dwa gniazda, że nie powiedzieli, a słuchajcie, walcie się, nie będzie 3,5 mm, będzie 4,4.
To 4,4 po pierwsze jest znacznie rzadziej na rynku spotykane i znacznie mniej słuchawek przewodowych znajdziecie z takim złączem. Dokładnie. A po drugie będą droższe, dlatego że jest to złącze droższe niż od 3,5 mm jacka, także no niestety jest jak jest. A sam smartfonik jest całkiem okej. No, fajnie skonfigurowany. Jest to taka średnia półka, jest Dimensity 7050, 5500 mAh bateryjka, 33-watowe ładowanie. Ekran AMOLEDowy to i to jest bardzo fajne, 6,7 cala Full HD z plusem i 120 Hz odświeżania. Pamięć nie jakaś genialna, ale RAM jest bardzo fajny, bo jest 12 giga przy 256 giga pamięci dla użytkownika. I aparaty fotograficzne też nic genialnego, ale jest 64 do robienia zdjęć, jest szerokokątna 8 i 32 megapiksele z przodu. To, co mi się podoba, to jest design, z tym, że design niestety nie jest czymś nowym. Ja widziałem już coś takiego w japońskich szarpach, na przykład na Genesis Evangelion poświęconym. Sorry, nie będę po angielsku mówił, bo to też nie jest angielska nazwa, tylko japońska. Tyle, że w angielska. Także design widziałem podobny już. W ekranach jest panienka animowa, bardzo fajna. To jest panienka, która jest, zdaje się, takim znakiem rozpoznawczym dla marki. Producenta, tak. Ponieważ ona ma jakąś nawet nazwę, ale nie... Tak, ma to. Japończycy mają tradycję rzeczywiście robienia panienek, znaczy uosobień marek różnych, tak? Uosobień wersji oprogramowania i tak dalej. Jest osobna dla Windowsów, osobna dla Linuxów i osobna dla Androida. No tutaj akurat marka ma tę panienkę. Jak wejdziecie na ich stronę chińską, to zobaczycie, że tam nawet galeria jest już jakby prac użytkowników plastycznych poświęconych tej panience, także traktują to bardzo poważnie. Tak, no ona jest na tapecie tego telefonu oczywiście też. Co jeszcze ważne, ten telefon mam dedykowany przetwornik cyfrowo-analogowy Cirrus Logic. I co ważne, sekcja audio ma osobne, odrębne zasilanie z baterii, niezależne od całej reszty, czy tam od procesora, wyświetlacza, innych pierdołów. Czy jest ten tor jakby audio zupełnie oddzielony, trochę tak jak w sprzęcie Hi-Fi, prawda, że jeden kanał wzmacniacza ma osobne zasilanie, drugi ma osobne i tak dalej, a przez wzmacniacz jeszcze inne. Trochę tak jakby były dwa transformatory, dwa zestawy kondensatorów we wzmacniaczu, tam kto ma wiedzieć, to będzie ujarzył, o co chodzi w tym temacie. No i oczywiście tutaj ta sekcja audio ma te wszystkie konektory, łączenia przewodowe, gniazdek i tak dalej, pokryte złotem, jakby komuś było trzeba oczywiście, bo przez złoto lepiej słychać. I tu się też zagłębiamy już w audio voodoo. Podobno są ludzie, którzy słyszą różnicę. Przykro mi, ja odróżniam dobry sprzęt audio od złego. Natomiast czy kabel ma tyle w sobie miedzi, a tyle złota, czy na odwrót, to już przykro mi bardzo. Ja akurat już tego nie słyszę. Ważne, żeby kabel był odpowiednio gruby. Tak, ja miałem przez pewien czas w życiu do czynienia z audiofilami i to jest rzeczywiście rodzaj religii, jakby na to nie patrzeć. Ja się zgadzam z tym, że są ludzie, którzy mają lepszy albo gorszy słuch, to nie ulega wątpliwości. Natomiast kwestie same sprzętowe, jeżeli kogoś stać, to jest bardzo fajne hobby. Jeżeli nie, to nie ma się co przejmować. Chyba że rzeczywiście ma się problemy ze słuchaniem w standardowej jakości. Większość facetów to ma mniej więcej tak jak ja, że słuch bardzo wybiórczy. Na przykład jeżeli żona woła z kuchni, żebym wyniósł śmieci, to nie słyszę. Natomiast usłyszę różnicę, kiedy mi kolumnę podczas sprzątania przekręci o 2 stopnie w którąś stronę. Mamy kolegę serdecznego w Łodzi, który sprzedaje wzmacniacze lampowe do samodzielnego złożenia japońskie i to mam nadzieję, że jeszcze sprzedaje, również zestawy głośnikowe, ale takie dosyć fajne i jedno i drugie. Także może, kto wie, może w przyszłym tygodniu na przykład polecimy. Kolega, jak się od nas ładnie uśmiechnie, któż to wie, w Łodzi, ale wysyła, także nie ma problemu. Natomiast... Ale trzeba mieć troszeczkę pojęcie o tym, żeby sobie taki wzmacniacz złożyć. Tak, ale można zamówić złożenie, nie trzeba samemu składać, można zamówić złożenie i dostać złożony już. Także też mówię, nie mam aktualnych wiadomości, ale tak było. Nie, poskłada. Jak ładnie poprosicie i prześlecie jakieś pieniążki, to wam poskłada. Mamy pytanie o Xiaomi 13T Pro. Fajny smartfon, wystarczy na kilka lat, tylko też trzeba poczytać, czy nie ma jakichś problemów.
Poza tym Xiaomi jest, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, Xiaomi jest znane z tego, że kolejnymi aktualizacjami jest w stanie popsuć użyteczność smartfona. No kurczę, jest, po prostu. Sieć jest pełna, w internecie znajdziecie pełno ludzi narzekających na kolejne update'y. Zdawało mi się, że coś się poprawiło, ale jeszcze pod koniec zeszłego roku też czytałem o jakichś bardzo dużych fuck-upach, także... Nie, no ostatnio coś tam pierdyknęło, że uceglało smartfony znowu. No właśnie, także... Słuchajcie, wiecie co, prawda brutalna jest, prawda jest może no taka trudna do zaakceptowania dla wielu, ale jeżeli zależy wam na wieloletnim wsparciu telefonu i pewnym wsparciu, to wielkiego wyboru nie macie, bo macie albo iPhony, albo topowe Samsungi. I w zasadzie serio nic poza tym. W przypadku pozostałych modeli wsparcie jest loterią. Nie można powiedzieć, słuchaj, że kupić nie aktualizować, dlatego że to jest kwestia twoich potrzeb. No. To jest tak, że... Jest część ludzi niekorzystających na przykład z bankowości mobilnej i wtedy właśnie. Te aktualizacje nie są potrzebne tak naprawdę, bo one ci są do niczego. No, w internecie przeglądarek ci nie obronią. Najnowsza wersja przeglądarki, nie wiem, czy z Chroma korzystasz, czy z Firefoxa, czy z Opery, jeden pies tak naprawdę, czy nie wiem, czy z tych, które zapewniają troszeczkę więcej prywatności w internecie. Natomiast cała reszta smartfona, jeżeli nie korzystasz, mówię, z bankowości mobilnej, to ci są update'y, nie wiem, no chyba, że jakiś nowy feature znajdziesz, tak? Bo czasem się okazuje, że rozszerzają, nie wiem, to znaczy, wiesz, możliwości aparatu fotograficznego, że odblokowują pewne rzeczy. No tak, no wtedy no. Tak. I wiesz, i w skrajnym przypadku może się okazać też, że niektóre aplikacje ci przestaną działać, ale to już jak naprawdę masz tego Androida bardzo starego, no bo wyjdzie jakaś apka, dostanie update, na przykład działa od 13 w górę, nie? A twój telefon ma 12 niezupdate'owaną, no wiesz o co chodzi, ale to jest już taka skrajność, nie? Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń można teoretycznie sobie zainstalować od Google, natomiast no znacznie wygodniej i znacznie mniej wiedzy wymaga instalowanie aktualizacji tak, jak one przychodzą i nie zastanawianie się nad tym, czy ona mi się przyda, czy nie. Ja nie aktualizuję, ale ja to robię zupełnie świadomie, wiem, dlaczego to robię i jestem sobie w stanie poradzić z tym, że nie aktualizuję, tak? Że jestem na tyle technicznie mniej więcej obeznany z systemem, żeby wiedzieć, gdzie to jest niebezpieczne, czego na smartfonie nie robić w momencie, kiedy się nie ma aktualizacji i tak dalej. Natomiast no mówię, w przypadku, jeżeli korzystasz z bankowości, przynajmniej aktualizacje bezpieczeństwa są aktualizacjami no w zasadzie niezbędnymi. No. Nic się na to nie poradzi. No, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do smartfonów, bo jeszcze z takich ciekawostek w Chinach się pojawił bardzo specyficzny Samsung. Cześć Stanisławie, cześć Livio. Pojawił się ciekawy Samsung, należy do serii C. To jest Samsung Galaxy C55, czyli wiadomo, że średniak jak piąteczki ma. Ale co w nim jest oryginalne, to przede wszystkim design odbiegający odrobinę od tego, do czego nas Samsung przyzwyczaił, bo mamy co prawda trzy osobne aparaty fotograficzne w oprawkach okrągłych na pleckach, w narożniku, to się nie zmieniło. Z przodu ekran z dosyć szeroką niestety ramką i zaokrąglonymi narożnikami, to też się nie zmieniło. Boczna ramka w miarę też samsungowa, taka lekko wyoblona, natomiast tył nie jest ani płaski, ani błyszczący. Natomiast jest pokryty imitacją skóry, plastikową oczywiście, w dwóch kolorach, pomarańczowym albo w czarnym. I trzeba przyznać, że ten pomarańcz bardzo fajnie wygląda. Tam są jeszcze takie imitowane przeszycia. W każdym razie jest to coś oryginalnego jak na Samsunga. Troszeczkę mi się kojarzy, ale to możecie nie pamiętać, taki był model Galaxy Alpha parę ładnych lat temu. To takie mam skojarzenie z tą Alfą troszeczkę, jeżeli chodzi o design. Natomiast reszta jest trochę zbliżona do A55, bo mamy AMOLED'a 6,7 cala Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem. 50-megowy aparat do selfie, 50-megowy aparat tylny z optyczną stabilizacją, 8 szerokokątną, no niestety 2 tylko do makro, w roli procesora Snapdragon 7 pierwszej generacji. Do tego 8/12 RAM-u, 256 wewnętrznej, bateria 5000, no i znowu niespodzianka, 45-watowe ładowanie, czyli to mocniejsze jak dla Samsunga.
Głośniki stereo, tam podekranowy czytnik, wiadomka, czyli takie dosyć typowe już dalej wyposażenie. Ceny od 1120, potem 1300 niecałe w Chinach. Raczej do nas ten telefon nie zawita i raczej nie pod tą nazwą. Jest IP67, co jest dosyć miłe. One dobrze wyglądają, jeżeli chodzi o design, poza tymi potwornie wystającymi aparatami fotograficznymi. Natomiast tak, no wyglądają ładnie. To się bardzo sympatycznie, ten plastik komponuje na pleckach z boczkami, które są złote w tym srebrnym modelu, a czarne z niebieską nitką. Plecki są w tym drugim czarnym, złote jednocześnie obwódki aparatów fotograficznych. Tak, no wygląda ładnie, z tym, że premiera w Chinach i chyba wyłącznie na rynek chiński, przynajmniej na razie, z symbolem C5560. Nie sprawdziłem, miałem sprawdzić w certyfikacjach europejskich i amerykańskich, czy jeszcze na inne rynki on wyjdzie, ale nie wiem, bo nie sprawdziłem. Sorry, nieprzygotowany jestem z tego tematu dzisiaj. I na koniec telefon, który pojawił się dziś, chociaż już był zapowiadany, Honor 200 Lite. We Francji się pojawił. Tak, 330 euro. Zaraz wam powiem, ile to jest na nasze, 330 euro. Za Dimensity 6080, AMOLEDowy wyświetlacz 6,7, Full HD 90 Hz. Tak, niecałe 1500 wychodzi. Pamięć 256 plus 8, 108 megapikseli z tyłu, plus 5, plus 2 i 50 megapikseli z przodu. Tak, 50 megapikseli z przodu. O baterii powiedziałeś, tak? Bo umknęło mi. 4535-watowe ładowanie. Taki poprawny średniaczek. No jakoś nie mam, nie zajarał mnie jakoś szczególnie. To znaczy, że ja się zdziwiłem, że to nie jest żaden klon, bo tak przejrzałem na szybko, design jest nudny, ma tam jedną błękitną wersję, która ma taki marmurek z tyłu i to może w jakiś sposób przyciągać, tak, że to taki wyjątkowy design, wyjątkowo wyglądający smartfon, ale tak poza tym to ja też niczego w nim sensownego nie widzę, powiem szczerze. Nie, no we Francji jest promocja, dodawane są słuchawki. Ale wiecie, no nie wiadomo jak to będzie u nas, ale ta cena, inaczej, to nie jest zły telefon, natomiast ta cena według mnie go zabija, bo w tej cenie znajdziecie coś dużo, dużo ciekawszego. Tak, patrzyłem, ile lat ma ten niby nowy tablet Honora, który się pojawił, bo pojawił się Honor Pad 9 Pro. Okazuje się, że to jest dwuletni tablet mniej więcej, ma identyczne oznaczenia, identyczną specyfikację jak model Pad V8 Pro. No cóż, no wszyscy to robią. Samsung to robi, Huawei to robi, Honor to robi. W związku z tym stare tablety wrzuca się im nową. Zresztą nie tylko, większość marek to robi. Starym urządzeniom się daje nową nazwę i sprzedaje się to, co zostało. W przypadku rynku tabletów to jest bardziej zrozumiałe, dlatego że tablety nadal nie idą tak, jakby producenci chcieli. Co prawda ten rynek odżył troszeczkę ostatnio. Tych tabletów się, wydaje mi, więcej pojawiło wśród znaczących marek. Ale bardzo często są to albo odgrzewane kotlety. No Lenovo na przykład wrzuciło swego czasu całkiem niezłe konstrukcje, ale i takie chińskie marki mniej znane. Wrzucają rzeczywiście konstrukcje dosyć imponujące technologicznie, tylko że one się tak średnio sprzedają, bo marka jest nieznana. No i już, no. A poza tym ludzie średnio potrzebują tabletów nadal mimo wszystko. Ja korzystam używam jako czytnika książek po prostu. Tak to wygląda. To chyba wszystko, słuchaj, tak. Jeżeli chodzi o mnie. Ja jeszcze przelecę szybciutko po ploteczkach, wiecie, bo trzeba coś tam, nie coś jeszcze wam powiedzieć z ploteczek. No mówię, dla mnie plotką tego tygodnia jest to, że Chińczycy protestują przeciwko AI odsłaniającej biusty. Znaczy się, umówmy się, ono tak nie do końca odsłania, poprawia dekolt. To znaczy nie, Adaś, słuchaj, oni nie mogli przecież umieścić ci zdjęć, na których widać cały biust. AI sobie jest w stanie poradzić z odsłonięciem biustu. Czy nie z odsłonięciem, tylko ze zrobieniem własnego po prostu, tak? No tak, no z rzeczy śmiesznych było w tym tygodniu to, że jeden Xer napisał, że Apple przestaje produkować ten 5UN, czyli tą tkaninę mającą zastąpić skórę na pokrowcach i paskach do zegarków, ale
Później sam to zdementował, że jednak nie przestaje, tylko zmienia kolorystykę, czyli dalej się będziemy męczyć z tymi kurcze strzępiącymi się nitkami i brudzącymi się brzegami. Coś potrzebnego. Wie... Żeby to jeszcze tanie było, żeby nie wiem, rozdawali za darmo na rogu nie, ulicy. Wiesz co ja zrobiłem? Fajmówem poszedł do szuflady, a ja sobie za dychę kupiłem chiński silikon, który używam już, żebym cię nie skłamał. No dobrze od zimy, nie pamiętam, od listopada, grudnia. Trzyma do tej pory, nawet jeszcze nie zaczął żółknąć. Brawo, brawo dla wszystkich, którzy sprzedają kupę pod uznaną marką i uważają, że mogą za to brać kupę pieniędzy jeszcze. Brawo, brawo wszyscy. O, kolega Robin z Sherwood napisał, że kupił sobie Infinixa po recenzji. No zarąbiście, no cóż, enjoy. Czekaj. Ja jak jest, to zobaczysz, jak Robin zacznie korzystać z tego smartfona. Wtedy Robin, wpadnij do nas i podziel się uwagami, właśnie, czy ci się podoba działanie tego smartfona. Dokładnie, tak to zrób. No, mówię, mnie ten ostatni model wcale nie rozczarował. Ma swoje przypadłości, natomiast zestawiając je z ceną, to wydaje mi się, że nie jest tak źle. Nie no, mam nadzieję, że to jest świetny zakup. Z zakupu. Mam nadzieję, że to jest świetny zakup i że Robin będzie bardzo zadowolony. Życzę szczerze. Tak, po prostu ciekaw jestem uwag kogoś z zewnątrz dotyczących użytkowania tego smartfona. Ja tak samo. Nothing szykuje kolejny telefon, ale to jest dosyć oczywiste. Premiera jakoś na początku lata będzie. I wiecie co, tak nawet powiem wam, że z plotkami w tym tygodniu było troszeczkę sucho. Było to, co żeśmy wam opowiedzieli. I wydaje mi się, że chyba na razie tyle. Znaczy jest kilka rzeczy, które moglibyśmy wam powiedzieć, ale nie możemy wam powiedzieć, bo embargo. Może w przyszłym tygodniu się uda. Ale stay tuned, bo i Jacek będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. I ja będę miał, ale też mam embargo i to embargo to też... Ja muszę kończyć, bo przychodzi właśnie do mnie kurier. Także żegnam się z wami do po majówce. Słonecznej majówki idę wpuścić kuriera. Pa, pa. Dziękuję jak zwykle, że wpadliście. Cieszę się bardzo, bo rośnie nam ilość widzów i to jest dosyć fajne i widoczne. Dzięki za wszystkie pytania, dzięki za to, że spędziliście z nami chyba niemal ponad godzinę. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłego weekendu, miłej majówki, tak jak Adam powiedział i trzymajcie się ciepło. Cześć. Zanim kurierowi oddam Infinixa, bo właśnie przyszedł po Infinixa, zapraszam was oczywiście na nasz kanał YouTube'owy. Jest świeżutka recenzja. No to ja jeszcze dopowiem, że specyfikacje wszystkich smartfonów, o których dzisiaj mówiliście, znajdziecie na MGSM. Cześć.